Przygotowane z dużym rozmachem widowisko muzyczno-taneczne miało miejsce w Mykanowie z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla gminnej społeczności i zaproszonych gości wystąpiła miejscowa młodzieżowa orkiestra Denta na czele z dyrygentem Krzysztofem Witczakiem oraz rewia taneczna Presto pod kierownictwem Eweliny Stolarskiej. Nasza szkoła ma taki szczególny zaszczyt, bo ma patrona 6. Pułk Piechoty, a więc my z tą tematyką patriotyczną, z tematyką związaną z drugą wojną światową jesteśmy na bieżąco, a wydaje mi się, że takie okazje jak dzisiaj są wspaniałą okazją do tego, żeby nie tylko młodzieży, ale również i starszym pokoleniom prezentować naszą trudną, ale wspaniałą historię. Jest to przekazywanie patriotyzmu też młodym osobom i to, że dzisiaj tutaj w Mykanowie, w tej pięknej hali będzie taki piękny koncert patriotyczny, to też jest zasługa naszego pokolenia, włodarzy tutaj gminy, że spotkamy się i świętujemy to nasze święto, bo 11 listopada 104 lata temu nasi przodkowie walczyli o to, żebyśmy byli państwem i krajem niepodległym. I dlatego powinniśmy to świętować z radością i radośnie i oby następne rocznice zawsze przynosiły tą radość z tego, że świętujemy odzyskanie niepodległości i oby ta niepodległość zawsze nam towarzyszyła. W programie uroczystości zatytułowanej Drogi do Wolności znalazł się także montaż słowno-muzyczny, w trakcie którego wykorzystano m.in. fragmenty pamiętników generała Władysława Andersa. Jest to bardzo ważne, żeby w tym miejscu i przy takiej okazji, jaką jest rocznica i święto niepodległości Polski, wspomnieć o tej postaci, która przebyła niesamowitą drogę zarówno jako żołnierz, ale jako i człowiek, walcząc o to, żebyśmy dzisiaj mogli cieszyć się wolną ojczyzną. Zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości otrzymała m.in. Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego i choć obowiązki nie pozwoliły jej dotrzeć tego dnia do Mykanowa, zgromadzona widownia miała okazję obejrzenia krótkiego filmu z jej udziałem. Cieszmy się wolną Polską. Odpowiedzialnie korzystajmy z daru niepodległości, pamiętając, że nie jest dany raz na zawsze. Niech żyje Polska!